Dzień dobry, nazywam się Maria Kasperczak. Chcę przygotować dzisiaj kluski ziemniaczane z mięsem. I składniki. Ziemniaczki ugotowane, przeciśnięte przez praskę. Mąka ziemniaczana, jajka, cebulka, margaryna, sól, pieprz i mięso mielone. Zaczniemy od mięska, żeby to podsmażyć, żeby nam się wystudziło. I obieramy cebulkę. Przyprawimy. Na ogień. Mięsko przyprawione, przysmażone, odstawiamy do ostudzenia. I teraz przygotujemy ciasto na mięsku. I teraz dodajemy mąkę ziemniaczaną. I jajka. I wyrabiamy. Najlepiej ręką. Ciasto na kluski już jest gotowe. Konsystencja ciasta musi taka być, żeby się po prostu nie chwytała ręki, nie kleiła do ręki. I teraz bierzemy ciasto i będziemy nadziewać mięso. Później będziemy formować kluski. W międzyczasie, zanim nam się woda ugotuje na kluski, przyszykujemy tłuszczyk do okraszenia kluseczków. Damy margarynki. Rozkroimy i pokroimy do tego cebulkę. Cebulkę rzucimy na rozgrzany tłuszcz, żeby się zarumieniła. Teraz woda nam się zagotowała i wrzucamy kluski. To wieczór powinny być już ugotowane i wykładamy je na kulisek. Odsadzamy. Ładne kluseczki. Polewamy przygotowanym tłuszczykiem. Dziękuję i życzę smacznego.